Bardzo długo nad tym tematem zastanawiałem i bardzo długo go rozkminiałem i jest tak przygotowany jakby z wielką uwagą, tak? Wydarzyło się coś w ostatnich jakby dwóch tygodniach takiego, do czego pięknie pasuje ten werset. Są pewne rzeczy, których nienawidzi Pan, tak? Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, uwaga, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Tego nienawidzi Pan. Żebyśmy mogli uważać na swoje życie, co my robimy, zwłaszcza wśród braci i sióstr. Tak? To nie jest słowo skierowane do świata, to jest słowo skierowane do Kościoła. Tak, dzisiaj oczywiście jesteśmy w takim kolejnym cyklu, słuchajcie, czwarta już część Zbroi Bożej. Chcę powiedzieć, dzisiaj będziemy zajmować się pancerzem sprawiedliwości. Jest to czwarta część wykładu na temat Zbroi Bożej i tematem jest pancerz sprawiedliwości. I są dwie referencje takie biblijne w Nowym Testamencie mówiące o pasterzu. I ja przychodzę do kazania, bo mam bardzo dużo dzisiaj do powiedzenia. Bożenko, jakbyś mi mogła tylko wodę przygotować. Dziękuję Ci bardzo, skarbek. Tak, pierwszy werset, który chcę przywołać, to jest z listu do Efezjan. 6 rozdział, 14 werset o naszym pancerzu sprawiedliwości jest napisane tak. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblukłszy pancerz, dziękuję, którym jest sprawiedliwość. Tak? Pancerz, którym jest sprawiedliwość. Tu jest tak napisane, prawda? Natomiast drugi werset, o którym chcę wspomnieć, troszkę przybliżę, to jest ten drugi, tak? Też mowa o pancerzu. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia, tak? Popatrzcie, pancerz w jednym fragmencie jest napisany, jest pancerzem sprawiedliwości tutaj, tak? A tu jest pancerzem wiary i miłości. Jest mowa o jednym i tym samym pancerzu, jeśli chodzi o uzbrojenie, o zbroję Bożą. Ten pancerz pełni wiele funkcji. Nie można tylko go zamknąć do jakiejś jednej funkcji, którą on wykonuje, a my mamy go na siebie ubrać, mówi Słowo Boże. Tak? Dzisiaj więc, kochani, będziemy mówić o pancerzu sprawiedliwości i miłości. Sprawiedliwość Boża i miłość. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. To jest jedna jego cecha, ale Bóg jest Bogiem również i miłości. Bardzo ważny temat i gdy się nad tym zastanawiałem, to ja sobie uświadomiłem taką rzecz, że jest trochę zamieszania wokół zrozumienia tych dwóch Bożych atrybutów, mianowicie wokół Bożej miłości i Bożej sprawiedliwości, które w zadziwiający sposób w tych dwóch fragmentach Słowa Bożego stanowią pancerz, element zbroi Bożej. Twój pancerz, który ty masz na siebie założyć. Więc ja chcę się najpierw zapytać w ogóle, co to jest pancerz, tak? Pancerz, co to jest pancerz, tak? Tutaj jest taka rekonstrukcja zbroi i pancerza żołnierza rzymskiego w starożytności, tak? To jest pancerz, to jest taki element uzbrojenia wojennego, w którym jesteś osłonięty i ochroniony przed, nie wiem, różnymi strzałami, pociskami, rakietami. One są w ciebie wystrzelone i nawet mogą trafić, ale rozbijają się o pancerz, który cię chroni. Nawet jak trafią, tak? Naokoło batalia wojenna, a ty sobie, nie wiem, siedzisz w jakimś bunkrze przeciwatomowym, to jest taki bunkier przeciwatomowy w Moskwie, w Związku Radzieckim, i jesz spokojnie śniadanie. I żaden pocisk nie może ciebie tam dosięgnąć i zaszkodzić, bo zostaje zneutralizowany i przyjęty przez pancerz, który cię chroni. W środku tego pancerza, bunkra, jesteś bezpieczny, tak? I powiedzieliśmy sobie, że ten pancerz jest częścią zbroi Bożej, zbroi Boga, czyli tak, jest to coś Jego, to jest Jego pancerz, to jest Boży pancerz, On ci to użycza do walki. Twój pancerz, on ci użycza, to on ciebie uposaża w coś swojego, żeśmy sobie powiedzieli, tak? To nie jest twój pancerz, tak? Uposaża cię w sprawiedliwość i to nie jest twoja sprawiedliwość.
Tak? Okej. I o czyją sprawiedliwość chodzi? Żeby nie było niejasności? Słowo Boże mówi wyraźnie, Rzymian 3 rozdział 10 werset. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Tak? Więc jeśli nie ma, to nie chodzi na pewno o twoją sprawiedliwość. To nie chodzi o to, żebyś ty ubrał na siebie swoją sprawiedliwość jako pancerz. Nie. To jest pancerz Boży. Tak? To jest jego zbroja. Tak? I drugi fragment pisze bardzo wyraźnie, gdyż wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy. Tylko Bóg jest sprawiedliwy. Ty nie jesteś sprawiedliwy. Chcę, żebyś to dzisiaj wiedział. I ja chcę dzisiaj to powiedzieć tak, abyś to usłyszał. Tak? A jeżeli weźmiemy ten jeszcze fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan, że to jest pancerz wiary i miłości, to o miłość kogo tutaj chodzi? Jeżeli masz ubrać pancerz miłości, to miłość kogo masz ubrać? Swoją? Masz chodzić w swojej miłości? O tą miłość chodzi? Okej. To jest to, tak? Pancerz sprawiedliwości i wiary. Myślę, że chodzi tutaj o Bożą miłość. O Bożą miłość do ciebie. O to chodzi. Żebyś ty chodził z tą myślą, co Bóg i Jezus Chrystus dla ciebie zrobił tam na tym krzyżu. Tak? I popatrzcie, że ten pancerz, tak, on ma w Biblii właśnie takie dwie cechy, jak tutaj my widzimy. Sprawiedliwość, wiarę i miłość. Takie cechy ma. Tak? Nie wiem, zadam takie pytanie. Kto słyszał takie powiedzenie, Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika? Kto słyszał takie powiedzenie? Wszyscy, tak? Wszyscy? Okej, dobrze. A czy ktoś potrafi mi znaleźć fragment w Biblii, gdzie jest to napisane? Nie? No właśnie. Aha. Nie potrafisz tego znaleźć. Dlaczego? Bo tego nie ma. Proste. Tego nie ma. Nie ma również żadnego wersetu typu Bóg kocha grzesznika. Znajdź mi. Nie znajdziesz. Tak? Próbowaliśmy wczoraj z Arturem szukać. Konsultowałem z Arturem, konsultowałem z Piotrem. Są oczywiście fragmenty innego rodzaju. Tak? Ale dokładnie fragmentu, który mówi Bóg kocha grzesznika, nie znajdziesz. Dlaczego? Natomiast jest bardzo dużo wersetów, gdzie wprost pisze, że Bóg nienawidzi grzeszników. Tych znajdziesz bardzo dużo. I złoczyńców nienawidzi, czyli Bóg nienawidzi. Tak? I może zapewne ktoś się w tej chwili troszeczkę oburzy i zacznie się kręcić na krześle na to, co powiedziałem i sobie myśli, jak można mówić, że Bóg kogokolwiek nienawidzi? Jak można tak powiedzieć w ogóle, tak? Przecież Bóg jest miłością i Bóg wszystkich kocha. Bóg, owszem, nienawidzi grzechu, ale grzesznika kocha. Tak sobie można myśleć? Na pozór tak sobie można myśleć i wielu tak sobie myśli, tak? Niestety te słowa nie są biblijne i nie są moim jakimś wymysłem, ale samym słowem Boga od początku. I teraz wam pokażę kilka wersetów, które o tym mówią. Tak? Psalmy, będą psalmy, tak? Jest napisane tak. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, tak? Kto kocha bezprawie. Bóg nienawidzi osoby, która kocha bezprawie. Nie tego bezprawia, które on czyni, ale Bóg nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Tak, osoby. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli, siarki, a wicher palący jest ich udziałem, bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość. Prawi zobaczą oblicze Jego. I to jest ta zbroja sprawiedliwości. On ma sprawiedliwość. On jest sprawiedliwym Bogiem. Tak?
W innym fragmencie jest napisane, tak? Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość. Złego nie przyjmujesz do siebie w gościnę. Nieprawi nie ostoją się przed tobą. Nienawidzisz wszystkich złoczyńców. Czy to czytasz? Bóg nienawidzi wszystkich złoczyńców. Zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie. Mężem krwawym i podstępnym brzydzi się Pan. Dalej, Psalm 31. Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany. Jest napisane, tak? Kolejny fragment, tak, Amosa, 6 rozdział. Przysiągł wszechmocny Pan na życie swoje, mówi Pan, Bóg zastępów. Brzydzę się pychą Jakuba, nienawidzę jego pałaców, wydam na okup miasto i wszystko, co w nim jest. I stanie się tak, choćby pozostało tylko 10 mężczyzn w jednym domu i oni pomrą. Tak? I dalej, Przypowieści, 3 rozdział. Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są jego przyjaciółmi. Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi on mieszkaniu sprawiedliwych. Jest napisane, tak? Słowa tego typu, że ktoś jest obrzydliwością dla Boga lub jest pod klątwą, są figurą retoryczną opisującą, że Bóg brzydzi się tymi ludźmi i ich nienawidzi i z tego powodu są pod klątwą. Tak? A nie pod łaską. A nie pod łaską, są pod klątwą. Tak? I myślę, że istotę tego oddaje taki jeden ciekawy fragment z Księgi Mądrości, 14 rozdział, 9 werset. Jednakowo Bogu są nienawistni, czy też jednakowo Bóg nienawidzi i grzesznika, i jego grzech. Tak? Oczywiście Księga Mądrości nie jest natchniona, tak? I nie wchodzi do naszego kanonu Biblii, tak? Ale nadal należy do literatury mądrościowej. I jest gdzieś blisko. Tak? Tyle tylko, że nie jest natchniona, ale jest pożyteczna do czytania. Tak? Widzimy zatem na podstawie Biblii, że Bóg nie tylko nienawidzi czynionego przez ludzi zła, ale On nienawidzi również tych, którzy to zło czynią i kochają się w nim i nie chcą się upamiętać. I nic tu nie pomogą, na przykład, nie wiem, rozróżnienia między Starym na przykład a Nowym Testamentem, skoro obydwa są nieomylne, tak? I bezbłędne, i autorem obu jest ten sam Bóg, który jest niezmienny. Tak? I ja znalazłem taki jeden bardzo ciekawy filmik w internecie i on doskonale obrazuje osobę kochającą nieprawość. Słuchajcie. Osobę kochającą nieprawość. Chcę wam ten filmik puścić teraz. I to jest filmik nakręcony przed kliniką aborcyjną. Tak? Nie wiem, czy będzie słychać głos. Może będzie, może nie będzie. Są napisy. Tak, taki jeden redaktor robi wywiad z pewnym lekarzem. Ja to puszczę. Robi wywiad z, i tam już jest podgłoszone. Robi wywiad z pewnym lekarzem, który przed chwileczką wychodzi z tej kliniki. Nie wiem, czy będzie słychać. Tak. A więc mamy taką sytuację, że Pan Bóg rzeczywiście nienawidzi i brzydzi się złoczyńcami. Ludźmi, którzy takie rzeczy robią i nie chcą się nawrócić. Niesprawiedliwymi i bezbożnymi krzyżnikami z jednej strony, tymi, którzy robią to świadomie i nie chcą się nawrócić. I nie chcą się upamiętać. I mówią, że brzydzą się Bogiem, nie chcą Boga, zdają sobie z tego sprawę, ale Go odrzucają. Tacy ludzie są, tak? I Bóg takimi ludźmi brzydzi się i takich ludzi nienawidzi, tak? I o tym właśnie żeśmy przed chwileczką czytali, tych wiele fragmentów, tak? Bo taka jest Jego natura, tak? On jest Bogiem sprawiedliwym i świętym,
oddzielonym od grzechu i grzesznika. I taka jest jego natura. I nie możemy o to do Pana Boga mieć pretensji, bo on jest oddzielony od grzechu, ale nie tylko, od grzesznika. To znaczy słowo święty. On nie może mieć z tym nic wspólnego. Tak? Ale teraz uwaga, bo z drugiej jednak strony natomiast czytamy inne wypowiedzi Pisma Świętego, wskazujące jednak na Bożą miłość i troskę wobec bezbożnych i zagubionych grzeszników. Druga szala, tak? Ale i zwłaszcza tych, którzy sobie to uświadomili, że się gdzieś tam w życiu pogubili i chcą się nawrócić do Boga. Tak jak ty, Teofil, dzisiaj. W pewnym momencie swojego życia byłeś osobą nienawidzącą Boga, byłeś Jego przeciwnikiem, ale w pewnym momencie sobie to uświadomiłeś i zwróciłeś się do Boga o pomoc, o przebaczenie, wyznałeś to, że się pogubiłeś i Bóg ciebie bardzo chętnie przyjął z powrotem. Dlatego, bo wyświadczył ci łaskę, dlatego, bo ciebie kocha, przyszedł i obdarzył ciebie swoją miłością. Tak? Więc teraz, w jaki sposób więc należy rozumieć i interpretować ową nienawiść Boga względem zatwardziałych grzeszników? To jest to pytanie, tak? I chcę powiedzieć, że z całą pewnością ta nienawiść i obrzydzenie, jaką Bóg żywi wobec złoczyńców, nie jest tego samego rodzaju postawą i nastawieniem, jakie my ludzie rozumiemy i mamy jako nienawiść i jak my ludzie definiujemy nienawiść. To nie jest to samo, tak? W jaki sposób więc należy rozumieć ową nienawiść Boga do grzesznika? I tak, teraz powiem coś, co mnie zaskoczyło, próbując odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem. Zaskakujące, prawda? Nie wiem. Bóg jest całkowicie inny i nie da się Bożego sposobu myślenia zrozumieć i zamknąć w ramach naszej ludzkiej logiki. Dlatego, bo myśli moje nie są myślami waszymi, a wasze drogi moimi drogami, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Nie da się Boga zrozumieć. Ja nie wiem, jak to zrozumieć. Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że to jest w Biblii napisane. Ja to słowo biorę, bo nie mogę go wyciąć. Nie mogę zamknąć sobie oczu i powiedzieć, tego tam nie ma. Albo przy tym słowie coś grzebać, żeby je jakoś zinterpretować, żeby przypadkiem wyszło, że jednak nie wiem co, kocha, tak? Jak pisze nienawidzi, a ja to, nie wiem, kombinuję przy słowie, grzebie i coś innego mi wychodzi? Nie. Bóg w pewien całkowicie znany sobie jedynie sposób w swojej naturze lub charakterze łączy ze sobą z jednej strony miłość i życzliwość wobec bezbożnych, grzesznych ludzi, jednak z nienawiścią i obrzydzeniem wobec tych samych ludzi z drugiej strony. I to jest jakaś tajemnica. Jak on to robi? Nie wiem. Ewangelia w ogóle, chcę powiedzieć, zaczyna się od natury Boga. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest napisane pięknie w Izajasza, 5 rozdział, coś takiego. Lecz Pan zastępów będzie wywyższony przez sąd, a święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość. Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość. Ciekawe słowa. Bóg jest sprawiedliwy. Jest napisane. Bóg jest święty. Bóg nie może złamać swoich atrybutów i zrobić coś przeciwnego swojej naturze. On jest sprawiedliwym Bogiem. Sprawiedliwym. I dobrze, dobrze, że taki jest. Bo co by było, gdyby na przykład świat został stworzony przez złego Boga i na dodatek wszechmocnego. Co by było? Masakra jakaś, tak? I tu pojawia się nasz problem, bo co sprawiedliwy Bóg zrobi z nami, grzesznikami? Z tobą, ze mną. Jesteśmy grzesznikami. Uznaliśmy to. Tak? A możesz nawet żyć w zakłamaniu, myśleć o sobie, że jesteś sprawiedliwy. Ale to ci nie pomoże. Jeśli jakiś przestępca i kryminalista będzie miał stanąć przed skorumpowanym sądem, wyobraź sobie, sąd jest skorumpowany, tak? To co? To będzie spokojny, tak? Będzie spokojny, pójdzie do sądu i będzie spokojny o swój los, bo sędzia jest przekupiony. Czy takiego chcemy Boga? Który da się przekupić, tak? Ale jeśli będzie miał świadomość, że teraz stanie przed sądem, gdzie sędzia jest sprawiedliwy i nie dał się przekupić, nie dał się zastraszyć, nie dał się skorumpować, tak?
To, że Bóg jest święty i sprawiedliwy, chcę powiedzieć, jest najbardziej przerażającą sprawą na świecie. Nie ma nic bardziej przerażającego. Tak? Dlaczego? Oczywiście, tak, ja słyszę takie różne rzeczy i wypowiedzi, gdzie jacyś współcześni głosiciele tobie mówią, że, nie wiem, Bóg jest dobry, Bóg jest miłością i jest miłosierny, tak? I on ci to mówi i ty wychodzisz z kościoła zadowolony z siebie, uśpiony i spokojny i zwolniony od jakiejkolwiek odpowiedzialności przed Bogiem i na koniec on ci jeszcze dorzuci, że Bóg jest łaskawy i wybaczający wszystko i ty nie musisz już nic robić. Wystarczy, żebyś tylko przyniósł jakieś swoje pieniążki do kościoła i wychodzisz, bo tak z takim poczuciem spełnienia nie wiem czego, tak? A ja ci chcę powiedzieć dzisiaj, że Bóg jest święty i sprawiedliwy. I to jest najbardziej przerażającą prawdą na świecie. Sobie uważaj, bo on taki jest i z nim nie ma żartów. Tak? Dlaczego? Chcę ci powiedzieć, bo ty, albo ja najpierw, ja i ty jesteś grzesznikiem. Jesteś grzesznikiem. I teraz muszę sobie zadać pytanie, co to znaczy, że ja jestem zły? Albo jak niedobry i niesprawiedliwy ja jestem. Będę mówił o sobie. Ciebie nie chcę obrazić. Tak? Ujmę to tak. Usprawiedliwia mnie tylko oczywiście Jezus Chrystus przez dzieło krzyża. To jest to. Ale wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy odrzuciłbym Jezusa Chrystusa, jako mojego Zbawiciela, byłby to moment, kiedy oddaję swój pierwszy krok przez wrota piekieł. I idę do diabła. Bóg mi mówi, idź do diabła. Jest to pierwszy krok. I odchodząc, usłyszałbym na dodatek radosny głos całego stworzenia, wielbiącego sprawiedliwość Boga, że pozbył się największego śmiecia z terenu ziemi. To jestem ja. Oto, jak niedobry ja jestem. Taki jestem. Zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, zgrzeszyliśmy przeciwko sobie nawzajem, zgrzeszyliśmy przeciwko stworzeniu, zgrzeszyliśmy przeciwko wszystkiemu mogłeś zgrzeszyć. I teraz całe stworzenie woła o Twoje potępienie i o Twój sprawiedliwy sąd, tak? Ale możesz sobie na przykład chcieć wołać, no dobrze, ale ja nie jestem tak wielkim grzesznikiem, co ja takiego wielkiego zrobiłem? Tak? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie zgwałciłem, nie wiem, nikogo nie okradłem albo coś. Tak? Musisz naprawdę zrozumieć, słuchaj, to kim Bóg jest, że On jest sprawiedliwy. Bóg jest święty, a ty nie jesteś. Nie dorastasz Mu do pięt. Nie ma czegoś takiego w ogóle, do czego mógłbyś Mu dorastać. Nie ma. Wybij sobie to z głowy. Tak? On jest miłością, a ty jesteś zupełnie jej przeciwieństwem. On jest czysty, a ty jesteś brudny i zasyfiały. Powiem o sobie, tak? Powiem o sobie, tak? Okej. Co więc święty i sprawiedliwy Bóg ze mną zrobi? Takim obrzodziałym, chorym człowiekiem. Co on ze mną zrobi? Tak? I tu pojawia się takie pytanie. Czy Bóg może po prostu wybaczyć? Tak? Przyjdzie do mnie, poklepie mnie po ramieniu. Słuchaj, Piotr, wybaczam. Tak? Nic się nie stało. Zapomnijmy o wszystkim. Tak? Amnezja, nie wiem. Udajmy, że tego nie widziałem. Tak? Zapomnijmy. Nie. Nie. Bóg nie może od tak po prostu wybaczyć. Tak? Dlaczego? Bo przestałby być sprawiedliwy i święty. Przestałby być. Straciłby w oczach całego świata. Gdyby, nie wiem, czy ty mnie słyszysz uważnie? Chcę, żebyś mnie usłyszał uważnie. Jeśli Bóg jest sprawiedliwy, to nie może ci od tak wybaczyć. Tak? Nie wiem, bo ma taki kaprys, bo ciebie lubi, bo mu się podobasz. Nie może, on tego nie może, taka jest jego natura, że on tego nie może. Jeśli Bóg wezwie do siebie niegodziwych,
i brudnych ludzi zasyfionych, obrzazałych, takich jak ja, aby mieli z nim społeczność, nie będzie już święty, nie będzie już czysty, bo się tym utytła. Rozumiesz? No nie? Taki obraz ci podam teraz, żebyś mógł lepiej to może zrozumieć. Wyobraź sobie, że po pracy zmęczony wracasz do domu, wchodzisz do domu i widzisz, że w przedpokoju jest krew. Wchodzisz do kuchni, patrzysz, a tam leży twoja żona z poderżniętym gardłem. Idziesz do jednej sypialni, tam twoje dziecko, które ma obciętą głowę. Wchodzisz do drugiej swojej sypialni i widzisz, że tam na twoich oczach jakiś morderca podrzyna gardło drugiemu twojemu dziecku. Ty zdobywasz dużo siły, podbiegasz, bierzesz lampę, walisz go w głowę, obezwładniasz, leży nieprzytomny. Tak, dzwonisz na policję, policja przyjeżdża, zbiera odciski palców, dowody, nóż, wszystko. Są kamery poinstalowane w domu, to wszystko jest nagrane. Tak? Oczywiście małe miasteczko, wszyscy o tym wiedzą, sprawa głośna, odbywa się rozprawa sądowa, zjeżdża się telewizja całego kraju, tak? I ten człowiek staje przed sądem, tak? Staje przed sądem, tak? A sędzia mówi tak: ojejku, ja mam dzisiaj dobry dzień, kocham wszystkich ludzi i naprawdę dzisiaj jest tak fajnie i ja kocham tak bardzo wszystkich ludzi, nie chcę nikogo dzisiaj skrzywdzić. Uważam, że i wydaje wyrok, że ten człowiek, ten zbrodniarz jest niewinny. Tak. Ma wszystkie dowody, ma wideo, ma odciski palców, są policjanci, którzy zeznają, a on mówi: mam dobry dzień, kocham wszystkich ludzi, niewinny. W tym momencie chyba by mnie, nie powiem co zrobiło, coś by mnie zalało, wstałbym, ale jak to, jak niewinny? Jak niewinny? Nie wiem, czy ty się nie oburzasz na coś takiego. Oburzenie. Jak niewinny? To tak, albo sąd jest skorumpowany, albo ktoś mu zapłacił za to, albo ktoś go zastraszył. Jak niewinny? Jak niewinny? Są dowody, winny. Ja mam gdzieś taki sąd. Taki sąd jest niesprawiedliwy. Robotą sędziego i sądu jest sądzić ludzi, a nie wypuszczać na wolność przestępców. Zgadzasz się ze mną? To jest robota sądu. Sąd jest niesprawiedliwy. Jeżeli Bóg by coś takiego zrobił na sądzie, co by miał? Miałby bunt w niebie. Wszyscy aniołowie, którzy zobaczyliby taki syf i takiego sędziego i taki sąd, obróciliby się przeciwko niemu. Powiedzieliby: co to za Bóg, co to za sąd, co to za sprawiedliwość? Ja mam gdzieś taką sprawiedliwość. I wzgardziliby mi. Bóg nie może w ten sposób postąpić, że ci powie: ja go kocham, mam dobry dzisiaj humor, przebaczam. Nie. Bóg tego nie może. Czy teraz rozumiesz, dlaczego Bóg nie może od tak po prostu wybaczyć? Rozumiesz? Okej. Więc podstawowe pytanie w Biblii jest takie: w jaki sposób sprawiedliwy Bóg może przebaczyć niegodziwym grzesznikom oraz wezwać ich, aby mieli z nim społeczność i nadal pozostać świętym i sprawiedliwym? Bo to się wydarzyło, kochani, to się wydarzyło, tak? To się wydarzyło. Tak jak jest napisane w księdze Liczb: Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy, przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary. Jest to możliwe, kochani, ale jak to jest możliwe? I to jest właśnie dokładnie to, kochani, co stało się na krzyżu Jezusa Chrystusa. Na tym krzyżu Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rzymian 5 rozdział 8 werset. To jest odpowiedź Boga. Jezus Chrystus, Jego krzyż i to usprawiedliwienie, które jest w tym wydarzeniu krzyża, tak? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak? Dlatego właśnie krzyż Jezusa Chrystusa jest wszystkim. Jest absolutnie wszystkim.
Dla mnie, dla Ciebie i dla wszystkich ludzi nie ma innej drogi. Jezus Chrystus, Jego krzyż. Na tym krzyżu zawisł jedyny sługa, jakiego Bóg kiedykolwiek miał. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. I grzechy wszystkich ludzi zostały na Niego zrzucone. I cały słuszny gniew, święta Boża nienawiść do grzesznika i do jego grzechu, do niegodziwości i niegodziwcy. Wszystko, co powinno spaść na Twoją głowę, spadło na głowę umiłowanego, jedynego Syna. Bóg w pewien całkowicie znany sobie jedynie sposób, w swojej naturze lub charakterze, łączy ze sobą z jednej strony miłość i życzliwość wobec bezbożnych, grzesznych ludzi, z nienawiścią i obrzydzeniem wobec tych samych ludzi z jednej strony na tym krzyżu. To jest Jezus Chrystus. On jest odpowiedzią dla Ciebie. On jest odpowiedzią. W ofierze krzyżowej Chrystusa widzimy wspaniałe i niepowtarzalne objawienie pełni tych dwóch Bożych cech. Sprawiedliwości i nienawiści do grzesznika i miłości i miłosierdzia do tegoż samego grzesznika. Jezus Chrystus, tu jest balans. Tu jest Boża sprawiedliwość. Bóg jest sprawiedliwy. On musi potępić grzech. Tak? Ale Bóg jest również i miłością. I z miłości do Ciebie. Tak? Właśnie do Ciebie. Do Ciebie. Tak? Posłał swojego jednorodzonego Syna, który stał się człowiekiem. Poszedł na ten krzyż i na tym krzyżu poniósł zasłużoną karę, która miała spaść na Ciebie. Ale wziął ją Jezus Chrystus na siebie, z miłości do Ciebie. Żył bezgrzesznym życiem i na końcu swojej ziemskiej misji poszedł na ten krzyż. Na tym krzyżu wziął na siebie Twoje grzechy. Twoje. Nie niczyje inne. Twoje grzechy i cała sprawiedliwość Boża i cały gniew Boga i Jego nienawiść do grzesznika, na którą to Ty zasługujesz, spadły na Chrystusa. On umarł w zastępstwie za Ciebie, tak? I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz w związku z tym. Chrystus nie umarł dlatego, że Żydzi Go skazali, a Rzymianie Go ukrzyżowali. Chrystus nie umarł pod wpływem rzymskiego krzyżowania. Ty jesteś zbawiony, że tam na tym krzyżu Jego własny Ojciec, w momencie, kiedy Twój grzech spłynął na Niego, Ojciec, Jego własny, natarł na Niego z wielką furią i wściekłością i nienawiścią, jaką ma do grzesznika i zmiażdżył Go na tym krzyżu. Pełnią swojego gniewu i starł Go w proch swoimi własnymi rękoma i utytłał się w tej śmierci. Dokonał sądu nad grzesznikiem, nie tylko nad grzechem, nie tylko nad grzechem, ale nad grzesznikiem. Chrystus wypełnił w ten sposób wszystko, co było potrzebne, aby zaspokoić Bożą sprawiedliwość. Tak? I ja uważam, to jest Ewangelia. To jest zbalansowana Ewangelia. Nie możemy zapominać ani o jednym, ani o drugim. Ponieważ tylko w ten sposób śmierć i ofiara Jezusa Chrystusa tam na tym krzyżu ma sens. Tak? I teraz zakończenie, kochani. Okej, 30 minut, dobrze. Jest mi to potrzebne, bo to było kazanie, tak? Żeby ktoś mi teraz nie zarzucał, że ja tylko w kółko magluję jeden temat. Tak? To, tu było kazanie, tak? Tu było kazanie 30 minut, 40 minut. To jest kazanie, to jest korpus kazania, tak? To jest korpus kazania. A teraz zakończenie. Jest to dla mnie część najtrudniejsza w tym kazaniu, ale zakończenie musi być. I pamiętacie, myśmy przyjęli sobie taką opcję, że za każdym razem będziemy nawiązywać do pewnej kwestii i nie poddam się jakiejś takiej presji, aby o tym nie mówić i zamknąć sobie usta. Bo po ostatnim moim kazaniu zrezygnowało z kościoła 6 osób. Tak, chcę tak powiedzieć tylko nawiasem. Nie chcę poddawać się naciskom. Widocznie ten temat jest niezwykle kluczowy, który chcę podjąć, obiecuję przez szacunek do Was liczyć się ze słowami i być delikatnym. Tak? Tak? Okej. Okay. Wszyscy obserwujemy dramatyczną zmianę w zachowaniu się polskiego społeczeństwa wobec homoseksualizmu w ciągu
kilku ostatnich lat. To jest temat aktualny na dzisiaj, dlatego o nim mówię, który podejmują sukcesywnie, podejmuje go omawiając zbroję Bożą, zauważyliście. Za każdym razem tak żeśmy się umówili. I teraz ty się zastanów tylko nad tym, jak bardzo media wpływają na zmianę tego zachowania się polskiego społeczeństwa. Bo jest zmiana. Jest zmiana. Społeczeństwo nasze jest zmiękczane. Cofnij się przez moment wstecz i popatrz, co się stało jedynie w przeciągu ostatniego tygodnia w telewizji, w mediach, aby wpłynąć na twoją świadomość odnośnie promowania homoseksualizmu. Zauważ, że w mediach różne historie na przykład podkreślające wsparcie homoseksualistów są 5 razy częściej pokazywane, aniżeli historie podkreślające opozycję przeciwko. Jest to nieuczciwe. Tak? Lesbijki i geje pokazywani są jako osoby miłe, wykształcone, inteligentne i moralne. Tak są pokazywani. I w takim bardzo dobrym świetle, które nastawia społeczeństwo bardzo pozytywnie, chcę powiedzieć, do tej dewiacji i zboczenia. Bo to jest dewiacja i zboczenie. Nieuczciwe relacje medialne na ten temat kształtują zmieniającą się postawę Polaków wobec homoseksualizmu. I to nie jest tak, że one odzwierciedlają jedynie te zmiany, które i tak się dokonują w Polsce. Nie. Ale przez manipulację medialną wpływają na twój sposób myślenia. To jest niebezpieczne. Nie daj się sformatować. Myśl samodzielnie, bo trwa walka o twój umysł. Bo dzisiaj nie potrzeba prowadzić walki zbrojnej. Wystarczy, że oni zdobędą twój umysł i zmienią twój sposób myślenia. Tak? Nie ma wątpliwości, że Biblia wymienia grzech homoseksualizmu na liście najcięższych wykroczeń przeciwko Bogu. Nie ma żadnej wątpliwości. Żadnej wątpliwości nie ma. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział i 1 Tymoteusza, również 1:10 o tym mówi. Albowiem czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani homoseksualiści Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie odziedziczą, tak? I w języku greckim tutaj na określenie homoseksualizm, tak? Jest takie słowo w Biblii użyte 2 razy. Jest słowo właśnie to, które tutaj wam napisałem i w języku greckim, tak? Arsenokseites, takie słowo, tak? Mężczyźni układający się z mężczyznami, tak się to tłumaczy dokładnie, tak? Ja jako człowiek kochający Boga w biblijny sposób powinienem zachowywać się wobec takich ludzi. To jest pytanie, jak powinienem się zachowywać jako człowiek wierzący, biblijnie? Jak powinienem się zachowywać wobec takich ludzi? Bo to jest część praktyczna, tak? Jak powinienem się wobec tych ludzi zachowywać? Wobec tych ludzi, zwłaszcza chcę powiedzieć, którzy kochają nieprawość, obnoszą się ze swoim zboczeniem i nie chcą się upamiętać, i nie chcą się nawrócić, ale zwracają się przeciwko Bogu. Wiecie, jak ten człowiek, ten filmik, co wam pokazałem, jak ten filmik i ten człowiek na tym filmiku, który świadomie, on kocha nieprawość. On kocha zabijać dzieci. On się do tego publicznie przyznaje. I on nie chce słyszeć, on nie chce słuchać Chrystusa. On się nie chce upamiętać. I on to wyznaje. Tak? I jak ja powinienem się zwracać do takich ludzi? O to chodzi. Tak? Co Biblia mówi? Może inaczej. Może nie. Co Biblia mówi na ten temat, tak? Bo to, co nie wiem, powiedzą psychologowie albo jacyś inni, to mnie nie interesuje. Co mówią inni pastorzy, to mnie nie interesuje. Mnie interesuje to, co mówi Biblia na ten temat. Biblia, tak? Bo dzisiejszy świat naprawdę stoi po prostu na głowie. Tak? Jest napisane w Biblii tak. Przypowieści 8. Przede wszystkim. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Mam nienawidzieć zło. I w tym, że ja nienawidzę zło, wyraża się moja bojaźń do Pana Boga. Tak? Czy boisz się Pana? Pytanie do ciebie. Czy nienawidzisz zło? Pytanie do ciebie. Dalej.
Psalm 97. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. Czy miłujesz Pana? Odpowiedz sobie sam. A czy masz w nienawiści zło? To jest pytanie do ciebie. O Dawidzie jest napisane z kolei, że on był Bożego serca. Tak? Czy jesteś człowiekiem Bożego serca? Inaczej, jak nie jesteś, to czy chcesz być człowiekiem Bożego serca? On jest bohaterem wiary i dla nas wzorem w postępowaniu. Tak? W psalmach pisze on wiele na temat postępowania wobec grzesznych ludzi. I ja przytoczę tylko dwa fragmenty z psalmów, które wypowiedział Dawid. Tak? On powiedział coś takiego o sobie. Nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi i nie chodzę z podstępnymi. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi. Tak? I to się Bogu podoba. Tak? Więc ja się dziwię różnym pastorom i duchownym, i chrześcijaninom, którzy biorą udział w paradach równości i idą w jednym jarzmie z ideologią LGBT plus Q. Dziwię się tym ludziom, bo oni chodzą w jednym jarzmie, tak jak tutaj jest napisane. Dawid nie zasiadał z tymi ludźmi fałszywymi, nie chodził w pochodach z podstępnymi i nienawidział zgromadzeń złoczyńców, czyli różnych parad, różnych zebrań, różnych, i nie zasiadał z nimi do jednego stołu, tak? A tamci duchowni, pastorzy, chrześcijanie, co robią? Włażą w to. To jest niezgodne ze Słowem Bożym, chcę powiedzieć. Ja czytam Biblię, mnie ci ludzie nie interesują, ja ich sądzić nie będę, ich będzie sądził Bóg, tak? Dawid z serca Bożego mówi dalej jeszcze tak. Czy tych, którzy cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści? To jest pytanie retoryczne. Oczywiście, że mam w nienawiści. I nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko tobie? Oczywiście, że się brzydzę. Nienawidzę ich całą duszą, pisze. Stali się wrogami moimi, badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Uważaj, czy nie kroczysz drogą zagłady. A prowadź mnie drogą odwieczną. Tak? Co to znaczy, że Dawid ma w nienawiści tych, którzy nienawidzą Boga i brzydzi się nimi i nienawidzi ich całą swoją duszą? Tak? I Bogu się taka postawa podoba. Popatrz. Tak? Ja dzisiaj oczywiście zważam na słowa. Tak? Zważam na słowa. Zresztą jak zawsze, i mam nadzieję, że to, co dzisiaj mówię, nie brzmi w twoich uszach jak mowa nienawiści. Cytuję tylko Biblię. Ty sobie zrób z tym, co chcesz. Ja tylko cytuję Biblię. Zadaję pytania. Nic więcej nie robię, tak? Tylko Biblię cytuję. Chociaż dzisiaj o nienawiści dużo mówimy, tak? To fakt. I pozwólcie, że na sam koniec w kontekście zbroi sprawiedliwości i tego, że sprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą, chciałbym powiedzieć coś o niesprawiedliwości na koniec. I już kończę, tak? I już kończę. Takie fajne zdjęcie wam pokażę. Laverne Cox, tak się nazywa ten pan. To jest amerykański aktor, bo to on. To on. I on jest transwestytą, tak? To nie jest kobieta, nie, nie, bo to jest mężczyzna maskujący się jako kobieta. Bardzo głęboko się maskujący, ponieważ on miał operację i wygląda bardzo podobnie do kobiety. Można się na to nabrać. To jest zdjęcie znajdujące się na okładce Time magazine, tak? Okej. Okay. Taka rzecz, tak? Chcę powiedzieć do wszystkich tych panów transwestytów, nie możesz w magiczny sposób zmienić swojej płci, ani płciowości, z którą się rodzisz. Nie możesz. To się nagrywa, więc ja to zamieszczę w internecie. Nie możesz. Nie możesz się zmienić w tego, tylko kogo sobie tam wymyślisz. Laverne Cox nie jest kurczakiem. Laverne Cox nie jest kobietą. Laverne Cox jest mężczyzną. Tak, biologicznym mężczyzną, ze wszystkimi męskimi funkcjami. Tak? Mężczyzna posiada takie naukowe standardy i cechy, według których jest biologicznie mężczyzną. Inaczej, jejku, nie umiem prościej, aby być mężczyzną, musisz być biologicznym mężczyzną. Prościej już nie potrafię. Nie. I oczywiście nawzajem to samo trzeba powiedzieć o kobiecie. I na tej prostej prawdzie opiera się cała populacja wszechświata, znaczy świata, ludzkości. I to jest biologicznie i naukowo nie do przejścia. Nie można inaczej. Jeżeli mężczyzna, na przykład, nie wiem, utraci swój penis, na przykład, nie wiem, w tragicznym wypadku, to nie czyni z niego kobiety,
że on tego nie ma, no nie? Nadal pozostaje mężczyzną z obciętym penisem. To jest proste dla mnie, tak? Jesteś zdefiniowany przez swoje chromosomy. Dla mnie to jest oczywiste. Załóżmy na przykład, nie wiem, że ja, mówię o sobie, Piotr Gliściak, Bożenka, to jest moja żona, tak? Ja, Piotr, zdecyduję sobie na przykład, że od jutra jestem kobietą. O Boże, nie. Po prostu, okej, okay, ale niech będzie, dobra. Bez obaw, Bożenka, skarbek, żadne operacje. Żeby się schowała. Żadne operacje, ja wam gwarantuję, żadne operacje, lekarstwa, hormony, nic mnie nie przemieni, skarbek. Jestem tym, kim jestem, sorry, tak? Ale załóżmy, nie, załóżmy, że nawet nie zdecydowałem, tak? Ale załóżmy, że ja jutro, ja poczuję się od jutra kobietą, autentycznie, prawdziwie, szczerze. Obudzę się rano, wstanę rano z łóżka i zacznę twierdzić, że jestem kobietą, no nie? I zacznę twierdzić, kurka, ja od zawsze byłem tą kobietą. Od zawsze byłem tą kobietą. Pójdę na górę do Gosi i popatrz, jaka ze mnie piękna kobieta, no nie? Tyle tylko, że jeszcze brodę mam. Teraz, nie. I teraz będę narzucał swojej żonie, Bożence, żeby traktowała mnie jako kobietę w domu. I są dwie kobiety w domu, a pomiędzy nami jeszcze, powiedzmy, dzieci. Akurat my dzieci nie mamy. A ona mówi, nie, sorry, Piotr, słuchaj, przepraszam ciebie bardzo, ale ty masz jakąś chorobę umysłową i ci się coś w głowie pomieszało i porypało się, ciebie trzeba po prostu leczyć. Chodź, idziemy do lekarza, nie? Ja ciebie zapiszę do psychiatry i to można leczyć, tak? Ale powiedz mi chwileczkę o niesprawiedliwości i o oszustwie i o podstępie tych ludzi, bo to są podstępni ludzie, tak? Ostatnio na scenie tego teatru LGBTIQ pojawił się taki mężczyzna, Fallon Fox. No, to jest ten mężczyzna, tak? Fallon Fox, duży facet, tak? Który był mężczyzną przez 30 lat, Teofil, tak jak ty, pakował na siłowni, tak? I on stał się kobietą i rozpoczął walczyć w kobiecych walkach MMA. I zaczął tłuc tam te wszystkie kobiety. Rozumiecie, no nie? Bo to jest facet, no nie? On stał się kobietą i tak? I jeśli oglądałeś jego walki, to on, wiesz, nie wygrywał, ponieważ miał umiejętności jak te panie, ale był dużym facetem wysportowanym, z męską ręką i lał te wszystkie panie. Po prostu normalnie. On był wściekłym bykiem, był twardy jak bokser. Wiesz, taki damski bokser, no nie? Bo jak on uderzył, to kobietę no jak facet uderzy kobietę, to ta trafia do szpitala, no nie? I on je tam lał. Ja chcę powiedzieć, to jest oszustwo. To jest oszustwo. I jest to niesprawiedliwe, bo my mówimy o zbroi sprawiedliwości, kiedy w damskich dziedzinach sportowych zaczynają startować mężczyźni, poprzebierani za kobiety i zdobywają medale. To jest nieuczciwe, jak chcę powiedzieć, tak? Teraz dla tych wszystkich panów i pań i poprzebieranych facetów, maskujących się, jest apostolskie wezwanie, które jest takie. Bardzo proste. Bóg rozkazuje wszystkim ludziom wszędzie, aby się upamiętali i wierzyli Ewangelii. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To jest wezwanie dla tych wszystkich ludzi. Jesteś zbawiony poprzez upamiętanie się ze swoich grzechów i wierzenie Ewangelii. I dowodem na to jest przemienione życie. Ty nie możesz dalej żyć w tym syfie, w którym kiedyś żyłeś. Upamiętać się to zdać sobie sprawę, że twoje całe myślenie, twój cały światopogląd do tej pory był zły i grzeszny, na wskroś zepsuty, a następnie przejrzeć na oczy, tak jak Teofil, i poddać się Bożej prawdzie na ten temat, kim jest Jezus Chrystus dla ciebie i co On zrobił w życiu. Więc pytanie brzmi do ciebie dzisiaj takie. Czy się upamiętałeś? Jednym z dowodów prawdziwości twojego upamiętania to Ilonka do ciebie, tak? Bo ty ostatnio miałaś różne pytania, ciężki okres. Chcę ciebie utwierdzić w jednym przekonaniu, że jednym z dowodów prawdziwości twojego upamiętania jest to, że ono będzie trwałe. To będzie trwałe. Tak? Niekoniecznie te duchowe emocje oczywiście muszą nadal trwać, ale ty będziesz wzrastać w łasce i w poznaniu Pana. Będziesz kontynuować swoje upamiętanie, ono będzie pogłębiało twoją wiarę, krok po kroku będziesz przemieniana i upodabniała się do Jezusa Chrystusa.
Tak? I tu można się zapytać, czy prawdziwy chrześcijanin grzeszy? Tak. Niestety tak. Niestety, podkreślę. Czy prawdziwy chrześcijanin może popaść w grzech? Tak, niestety. Tak? Ale jest pewna różnica. Tak? Bo prawdziwy chrześcijanin nie może żyć w trwałym stanie grzechu i cielesności. Dlaczego? Ponieważ Biblia mówi, że ten, który zapoczątkował w tobie dobre dzieło, będzie je też pełnił i wypełniał aż do czasu przyjścia Jezusa Chrystusa. I tu jest różnica między tobą, kochającym Boga, a kochającym nieprawość człowieka, który kocha swoją nieprawość i nie chce się nawrócić, i gardzi Bogiem, i gardzi Jego dziełem. Jest różnica, tak? I tu jest zbroja sprawiedliwości, kochani. Kończąc, absolutnie. Słowo Boże mówi, weź na siebie zbroję sprawiedliwości. Sprawiedliwość Boża, która dokonała się tam, na tym krzyżu, kiedy umarł Jezus Chrystus. I ty masz to na siebie ubrać. Teraz, w tym sensie, skorzystać z tego, co Jezus Chrystus tam na tym krzyżu dla ciebie zrobił i dla ciebie wypracował. Załóż to na siebie. Uczyń to swoim własnym. To Jego dzieło. On ci to daje. Daje ci swoją sprawiedliwość. Daje ci odpuszczenie grzechów, która zostaje tobie przypisana jak zbroja. I to jest to. I skorzystaj z tego. I załóż to na siebie. Dzisiaj mówi Jezus Chrystus do swojego Kościoła. Bo bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale nasz przeciwnik jest niezwykle podstępny i niezwykle silny. Nie lekceważmy go. Ale Bóg jest wielki i większy niż nasz przeciwnik. I On dał ci swój oręż do walki, tylko to załóż. To jest zbroja Boża. I tak nam niech dopomoże Pan Bóg Wszechmogący. Panie Boże, ja Ci dziękuję za Twoje słowo na dzisiaj. Boże, dziękuję Ci za to, co dzisiaj było powiedziane. Proszę Ciebie, aby Duch Święty dzisiaj wykonał pracę przez to słowo. Ja wiem, że ono było ciężkie, Panie Boże, ale wiem i jestem pewien tego, że to jest słowo na dzisiaj dla Twojego Kościoła, który jest w wirze walki o umysł. Panie, proszę Ciebie, byś mógł pobłogosławić to słowo i nas również błogosławić w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen.